się. Nie, przerwa 20 minut do pierwszej. Mamy przerwę. Słucham? Będzie dzisiaj wyrok, czy nie? Nie, jeszcze przesłuchanie świadków. Jeszcze chyba trzech świadków będzie przesłuchanie. To było trzech, a w sumie jest sześciu świadków. Przejdźmy na lewo, żebyśmy sądowi nie przeszkadzali. Na lewo, tak, tutaj, w tą stronę. Coraz lepiej. Zaraz będziemy na wózku trwali do Byłeś bezpośrednim świadkiem. No, to jest skandal. Tak. O tej rzeczy możemy powiedzieć. Proszę Państwa, 10 próbek na rok. Całe laboratorium wykonało. Jedną próbkę Animexu i to taką, którą Animex sam dostarczył. Jedna próbka Animexu, która została dostarczona przez firmę Animex. Zresztą... Filip, a może Ty zrób transmisję? Czekajcie, zrobimy jeszcze transmisję u mnie, bo mamy przerwę. Przerwa nie koniec? Do pierwszej. To Państwo jest po prostu z wyśpiej tektury. No i tutaj nie podlega dyskusji. W każdym razie, już sekundę, tylko Filip ustawi transmisję, zrobimy transmisję, żebyście wszyscy usłyszeli, bo to jest naprawdę zatrważające. Jesteśmy. Proszę Państwa, mamy przerwę w tej chwili w procesie ze spółką Animex. Przesłuchiwani byli laboranci, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Mogę tylko tyle Wam powiedzieć, że zeznania są druzgoczące dla opinii publicznej, dlatego że prowadzone jest tylko 10 próbek żywności poprzez weterynarię, produktów spożywczych pod kątem tych substancji jako azotyny i azotany, w tym jedna próbka, która została dostarczona bezpośrednio przez producenta. Nie było to badanie, że wzięto to wyrywkowo z półki i zbadano, tylko próbkę, którą dostarczył sobie producent do badania. To jest zatrważające, to potwierdza to, co jest w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, że jesteśmy państwem z dykty i tektury, jesteśmy narażeni na choroby nowotworowe, w tym, moi drodzy, tak naprawdę tylko i wyłącznie na to, co sobie tam producent napisze na opakowaniu, to my mamy w to wierzyć. To świadczy tylko o tym, proszę Państwa, że Ministerstwo Rolnictwa, które jest za nami tutaj, a w szczególności wypowiedź, którą mogliście obejrzeć głównego lekarza weterynarii, potwierdzająca, że pozostałości pestycydów, jakim jest glifosat w soi, a skarmianie tych zwierząt będzie wektorem przenoszenia do tkanki zwierzęcej, a następnie jest to przetwarzany na produkt spożywczy. Na zadane pytania w tej sprawie odpowiedź była jednoznaczna. Nie badamy, nie badaliśmy, nie ma takiej możliwości, więc to pokazuje dysfunkcjonalność państwa. To pokazuje, że raport z Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku jest raportem, co do którego, proszę Państwa, państwo polskie nie wyciąga wniosków. Niedofinansowanie weterynarii jest katastrofalne. No i tutaj, moi drodzy Państwo, przekazaliśmy, ponieważ Animex w sposób anonimowy, jak i zarówno AgriPlus i spółka Schmidt-Pilz Foods, ludziom, którzy ze mną bezpośrednio współpracowali w sposób anonimowy, wpłacała pieniądze w wysokości 49 tysięcy złotych. I są to trzy wpłaty, cztery wpłaty. Jedna jest, proszę Państwa, z Animexu, druga jest z AgriPlusa, trzecia jest z Animexu Chołbińskiego, bo mamy dwie wpłaty. Jedno to zrobił Animex Kutno, drugą zrobił Animex Chołbińskiego, czyli tam, gdzie jest pan prezes.
15 tysięcy. Trzecią zrobił Agri Plus, a Smithfield Foods przelał, proszę Państwa, 4 tysiące. Wpłaty dokonane zostały na zrzutkę w sposób zanonimizowany. To w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia tak. Zostały one zrobione, więc to by świadczyło, że ta korporacja, która sztucznie jest podzielona na podmioty, zresztą pan prezes też mówił Animexu, że w ich siedzibie zostało, CBA zabezpieczyły paszę, więc no, wskazywałoby, że też Animex jest hodowcą zwierząt. No. Ale to już pomijam fakt. Wpłaty były po to zrobione, moi drodzy Państwo, anonimowo, no przecież tak poważna firma, szczycząca się zdrową jakością żywności, wspierająca osoby, no nie przelewa pieniędzy i nie ukrywa się, anonimizując swoje dane do przelewu. Więc pan prezes na ten temat nic nie wie, nie wie w ogóle, co się w tej sprawie dzieje, więc 15 tysięcy zostało tak sobie przelane z jednego i z drugiego zakładu, bo mamy Animex Kutno, a Animex Hołbińskiego. I tutaj, moi drodzy, to świadczy tylko i wyłącznie o celowym wsadzeniu kreta. Tak, bardzo proszę. Wsadzeniu do nas kreta, żeby uzyskiwać informacje, jakie mamy plany. Plany są takie, moi drodzy Państwo, że będziemy w najbliższym czasie występować o stwierdzenie nieważności wielu decyzji firmy Animex przy współpracy z panią mecenas. Bo już wstępnie żeśmy rozmawiali. Jest wiele nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji przez starostwa powiatowe, ale moi drodzy, sprawą nadrzędną państwa polskiego, a w szczególności interesu każdego z nas, każdego człowieka zamieszkującego obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jest to, aby polska weterynaria miała pieniądze, czyli te pieniądze, które kradnie Big Pharma poprzez służbę zdrowia, przez NFZ, bo moi drodzy, pieniądze około 65 miliardów złotych kosztuje nas leczenie ludzi w Polsce. Nas na to nie stać. Nam potrzeba wprowadzić system weryfikacji kontroli jakości żywności i w tym wody. Ale to muszą być służby z wymianą rotacyjną, inspektorów. To musi być wprowadzony, proszę Państwa, odpowiedni kodeks karny w sytuacji, kiedy no teraz mamy moratorium i trzeba wyjaśnić, dlaczego w Polsce zostało wprowadzone moratorium, ponieważ wcześniej już wiedzieli, że dojdzie do czegoś takiego za komuny, za Gierka czy za Gomułki, proszę Państwa, te firmy by były wywieszane, zarządy by były wywieszane, a tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że minister to by był pierwszy powieszony w Polsce. Żeby do tego nie doszło, to w tym okresie transformacji wejścia z systemu demokracji, bo nazwijmy system komunistyczny, że on był systemem demokratycznym, bo on wręcz chronił nas jako konsumentów, ludzi i traktował nas w tym zakresie, trzeba powiedzieć, podmiotowo, a nie przedmiotowo, weszliśmy w system demokratury i wprowadzono sobie normy z wejściem Polski do Unii Europejskiej z 2004 roku, które zlikwidowały normy polskie i przyzwoliły na zlikwidowanie tego kraju. I nie szukajmy nigdzie na zewnątrz winnych tego, tylko szukajmy w naszych ministerstwach. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Dlatego, że w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku jest ściśle zapisane na stronie 30. Każdy z Państwa może to przeczytać. Dania jako przykład kraju europejskiego wprowadziła normy zaostrzone na azotyny i azotany. Dlaczego, proszę Państwa? Bo choroby, jakie się rozwijały na terenie Danii, spowodowały, że konieczność była z rządu do wprowadzenia restrykcyjnych norm. Restrykcyjnych. Jako członek Unii Europejskiej oni wprowadzili te normy, które korelują z przepisami Unii Europejskiej, czyli nie naruszają przepisów Unii Europejskiej, a chronią interes konsumenta, więc zdrowotny. Moi drodzy Państwo, za plecami mamy Ministerstwo Rolnictwa. Do tego pana ministra Kowalczyka,
jako jeszcze partia, ponieważ jesteśmy za likwidacją partii, a wręcz chcemy wyjaśnić, żebyście Państwo zrozumieli, bo wielu ludzi też zbierało podpisy na Partię Przebudzonych Konsumentów. Partia nie jest likwidowana przez nas, tylko partia jest likwidowana przez rząd, czyli przez komisję wyborczą, która szuka wszędzie haków, żeby zlikwidować partię tego ruchu społecznego oddolnego. I ja mówię w ten sposób, trzeba zlikwidować wszystkie partie w Polsce, bo one są systemowe i trzeba doprowadzić do decentralizacji władzy i oddolnego ruchu. Więc taki ruch przebudzonych konsumentów przy tym udziale państwa, bo przecież przychodzicie, jesteście sami zainteresowani i każdy powinien być tutaj zainteresowany tą całą sprawą, ponieważ czy jesteśmy, moi drodzy, nieważne w jakimś położeniu, czy jest to pielęgniarka, czy to jest kolejarz, moi drodzy, czy to będzie dyrektor, prezes, każdy musi jeść. Jeżeli będziemy tego typu żywność konsumowali, to będziemy umierali na nowotwory. To dlatego, moi drodzy, nie możemy się zgodzić. Zobaczcie, świetnie, że jest policja, cieszymy się, że jest policja, że policja to zabezpiecza, ale widzicie, że pan prezes też, jak tutaj brał udział, to przyszedł z obstawą, bo tych dwóch panów to było obstawa prezesa. Więc, no, przyszedł sobie z ochroną. Moi drodzy państwo, to jest ochrona przed konsumentami, bo chcemy zadać pytanie. Przekazałem panu prezesowi prośbę od Magdy Tomania o przekazanie środków na leczenie dziecka, proszę państwa, chorego na nowotwór z przerzutami. Pan prezes nawet tego nie wziął do ręki. Więc zobaczcie, na pisma w zakresie wyasygnowania środków na badania dzieci pod kątem rakotwórczego glifosatu firma Animex nie odpowiada. Firma Animex nie odpowiada na wezwanie do przeproszenia konsumentów. Twierdząc, że nie dostali pisma. Gdzie wysłaliśmy to listem poleconym, bo nawet na Chłopińskiego 8 nas nie wpuścili, a mamy zwrotkę i potwierdzenie odbioru. Czyli wysłaliśmy 20 decyzji głównego inspektora sanitarnego. Twierdzenia spółki, że ona stoi w interesie szeroko pojętego ochrony zdrowia konsumentów, a w szczególności dzieci, no to jest tylko, proszę państwa, mrzonka. To jest taki chwyt marketingowy. Bo gdyby tak naprawdę oni chcieli tego dobra dzieci, to moi drodzy, po pierwsze by przeprosili dzieci, a na mediacjach, które były podjęte, oferta ze strony prawnika, pana przedstawiciela prezesa Animexu, była taka: panie Bustowski, jak pan złożysz oświadczenie, że urządzenie pokazuje nieprawdę, to my wycofamy wszystkie procesy przeciwko panu, czyli z AgriPlusa, który mnie pozwał, cywilna w Jeleniej Górze, byłaby sprawa załatwiona, tylko musiałbym oszkalować firmę, która, moi drodzy, jest producentem tego urządzenia. Dlaczego do dnia dzisiejszego firma Animex nie pozwała Rosjan? Bo producentem Ekowizjera jest firma rosyjska z siedzibą w Moskwie. Pan prezes nie wie. No, to jest próba, proszę państwa, to jest próba zamknięcia nam ust, tak? Artykuł 54 Konstytucji daje nam podstawę do tego, żebyśmy głośno o tym mówili. A co ten sodu, który oni tam stosują, a w szczególności filmy i moje rozmowy z byłymi pracownikami, ale też i zarówno z kierownikiem, byłym kierownikiem zakładów w Animexie, pokazują, moi drodzy, odmienną rzecz niż jest reprezentowana przez firmę. Też były kierownik mówi o cichej zmowie pomiędzy ochroną, prezesami, wyprowadzaniu około 160 ton mięsa w miesiącu, które znika z zakładu, czyli kto za to ponosi konsekwencje finansowe? Najprawdopodobniej rolnik, bo będzie na wadze, będą rolnicy. To jest twierdzenie w rozmowie telefonicznej z byłym kierownikiem
tych zakładów. Badania, no sami widzicie, 10 badań na rok. Proszę Państwa, to jest kpina. To jest kpina. To nie jest naprawdę już żart. To jest kpina z konsumentów. Jeżeli polskie służby robią tylko 10 badań, to sobie jeszcze na te 10 badań dostarczane są produkty przez producenta, czyli nie są wyrywkowo brane spółki w sklepie, a sanepid, moi drodzy Państwo, to w odpowiedzi na zapytania do ustawy o dostępie do informacji publicznej napisał nam w odpowiedzi wprost, za co bardzo dziękuję Miłoszowi, że w okresie ostatnich 5 lat nie badali żadnych produktów firmy Animex. Piwet odpowiedział, że w okresie ostatnich 5 lat nie badał żadnych produktów firmy Animex w Kutnie. No to moi drodzy Państwo, to jest jakiś, to jest kpina, to jest żart. Wyniki badań laboratoryjnych, które z tej wody, z tych ściek, z tego rowu, która została tam pobrana przez nas i oddana, wykazały kilkaset procent przekroczone normy, moi drodzy, bakterii E. coli. Czyli w koło zakładu, w którym jest produkowana żywność i dostarczana do sprzedaży, w wodzie znajdują się bakterie E. coli. A oni mają odwierty głębinowe i pobierają wodę do produkcji. A służby tego nie badają. Moi drodzy, gdzie jest prezydent Kutna? Gdzie są służby? Gdzie jest prokuratura? Do prokuratury, której złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę środowiska, ale w tym i fałszerstw i oszukiwania, jeszcze nie otrzymała wyników badań, jeszcze mnie w ogóle nie przesłuchała, a umorzyła postępowanie. I to jest metoda dzisiaj ukrywania prawdy, obiektywnej prawdy przed opinią publiczną. Moi drodzy, my musimy podnosić tego typu sprawy. Dlaczego trzeba to podnosić? A w szczególności w interesie tych najmłodszych konsumentów. I to chylę czoło Nabil, że jesteś. Bardzo dziękuję. Chylę czoło przed każdym z Was, który robi transmisję i to nagłaśnia. Dlaczego, proszę Państwa? Bo dzieci muszą konsumować, a konsumują to, co dają im rodzice. I one nie mają prawa wyboru. One nie mogą się same bronić. A kto ma je bronić? Skoro rząd ich nie broni, policja ich nie broni, prokuratura ich nie broni, nikt ich nie broni, to kto będzie? A prezes Animexu dzisiaj na sali rozpraw zeznał, że mają dużą ilość reklamacji od konsumentów poprzez infolinię i stronę internetową. Tysiące. Co może świadczyć o tym, że jakość ich produktów nie jest wcale tak jak oni to reklamują. Problem leży w surowców, czyli w tych świniach, które mają z punktu ekonomicznego być tanie, produkt ma być tani, niska marża, bo oni idą na 2-3% marży, ale idą na ilości. Po to, żeby zdumpingować rynek, wykończyć wszystkich producentów dookoła, a jednocześnie, proszę Państwa, zmonopolizować rynek trzody chlewnej na terenie Polski. I to ministerstwo za plecami na to pozwala. Moi drodzy, ja byłem na 90 kilku komisjach sejmowych rolnictwa. Lobbyści i jeszcze raz lobbyści kapitału zagranicznego reprezentują interesy konsumenta. Ale moi drodzy, to są ludzie z obywatelstwem polskim, posiadający polskie dowody osobiste. Mają PESEL i oni działają na szkodę konsumenta dla partykularnych swoich interesów. I to jest problem. Problemem tego całego zła, moi drodzy, jest Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza to, co mówiłem przed rozprawą, na co trzeba szczególnie podnieść uwagę. Moi drodzy Państwo, na co podnosimy uwagę? Na projekt ustawy o konieczności powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności, podpisany przez Beatę Szydło, złożony w 2017 roku do Kukcińskiego. I ten projekt poszedł do zamrażarki. To o czym to świadczy, proszę Państwa? Że na kobiety nakłada się obowiązek rodzenia chorych dzieci, zostawię. A te chore dzieci się tylko i wyłącznie
Kończymy. Są od żywności. No, od żywności, moi drodzy. Dziękuję na Marcin. Wracamy na salę. Wracamy na salę. Idziemy na salę. Na razie.